Szybciej do autostrady. Dla mieszkańców tej dzielnicy, głównie Chorzowa-Torego, jest bardzo dobra wiadomość. Powstała mała obwodnica Chorzowa-Batorego. Na sesji pytanie o remonty dróg. To są 3 inwestycje. A tramwaje już jeżdżą przez rynek. Karolowi się podobało. Normalnie, aż można upaść na ziemię z tego, super. Tyta w ręce. Czas zacząć naukę. Rocznica wybuchu wojny. Spotykamy się dziś w dniu szczególnym. A w sporcie zobaczymy nowy stadion ruchu. Stadion jest ładny. Na razie w miniaturze. Będzie zgodny z najnowszymi wytycznymi. Ogrom zawodników, ogrom ludzi, duża praca. I odwiedzimy uroczystość z okazji 105-lecia AKS-u. Ja tylko wiem, że ja dużo pracowałam. W AKS-ie na pewno jest bardzo pozytywna atmosfera. Mała obwodnica Chorzowa-Batorego otwarta. Łączy autostradę A4 z ulicą Armii Krajowej. Dzięki temu mieszkańcy Hajduk będą mieli dodatkową możliwość dojazdu do autostrady A4 w kierunku Wrocławia. To się zaczęło w 2008 roku. Ówczesne porozumienie z władzami miasta, które spowodowało, że pierwszy odcinek został wykonany przez centrum logistyczne firmę Prologis. Ponad 1300 metrów, obiekt inżynierski, ale on stanowił dojazd do obiektów tego centrum. I tak naprawdę nie było przejazdu. Miasto zobligowało się, że w następnych latach wykona drugi odcinek, który będzie stanowił dopiero pełne połączenie. I to się właśnie dzisiaj stało. Przebudowa ulicy Wilhelma Kolmana związana była z budową nowego wiaduktu nad torami kolejowymi PKP oraz połączeniem z ulicą Inwalidzką. Ja myślę, że to dla mieszkańców tej dzielnicy, głównie Chorzowa-Torego, jest bardzo dobra wiadomość, ponieważ to właśnie oni na tym najbardziej skorzystają. W związku z tym, że do tej pory główny potok samochodów właśnie odbywał się tą drogą Stefana Batorego, drogą powiatową, które pojazdy w większości przemierzały jakby tranzytem przez tą dzielnicę, dostając się do ulicy albo Armii Krajowej lub też do drogowej trasy sienicowej. Ta nowa droga daje te same możliwości, tylko właśnie o wiele szybciej. Prace rozpoczęły się w listopadzie ubiegłego roku. Koszt inwestycji to ponad 11 milionów złotych. Biegnie od autostrady A4 do ulicy Leśnej. Ciekawostką jest fakt, że na murze oporowym umieszczono graffiti wykonane przez grupę Nie Tak, która wcześniej przygotowała mural na ulicy Jagiellońskiej. Tło całego muralu nawiązuje właśnie do muralu z ulicy Jagiellońskiej, czyli przedstawia galaktykę, która tam też jest namalowana. No i tutaj na samym końcu powstał pomysł takich śmiesznych drogowskazów z myszą, która pokazuje kierunek na Chorzów-Batory i na autostradę. W ostatni czwartek sierpnia odbyła się 12. sesja Rady Miasta. Radni pytali prezydenta m.in. o bieżące remonty drogowe w mieście. Tutaj należy znowu po raz kolejny już przeprosić mieszkańców Chorzowa właśnie związanych z tymi remontami, za te utrudnienia, uciążliwości, jak pan to określił. Ale to tylko dlatego, tak jak już jeszcze raz to przypomnę, ponieważ to są 3 inwestycje, które owszem były planowane, ale w zupełnie różnych terminach. Otóż centrum siatkowe, które jest budowane w chwili na rynku, jest jeszcze finansowane też przy pomocy środków unijnych ze starej perspektywy. Stąd jest to projekt dodatkowy, który Tramwaje Śląskie na naszą prośbę dzisiaj realizują. I tu jest pośpiech wymagany, ponieważ muszą te środki być odliczone do końca tego roku. Ulica Wolności miała być montowana w roku ubiegłym, 2014, ale w związku z tym, że pierwszy przetarg się niestety został unieważniony, ponieważ oferty, jakie były składane, przekraczały możliwości finansowe miasta i Tramwaje Śląskie na jej wykonanie tego remontu. No i oczywiście ulica Dąbrowskiego, zgodnie z planem, rok 2015, mamy dofinansowanie również ze środków rządowych i akurat ta inwestycja jest wykonywana zgodnie z planem. Podczas sesji Rady Miasta przegłosowano sporo uchwał dotyczących sprzedaży i kupna nieruchomości położonych na terenie naszego miasta. No, ktoś chce nabyć grunt, ktoś chce sprzedać coś miastu, ktoś chce zamienić się. To jest taka bieżąca polityka przestrzenna. Myślę, że dobrze, że są zainteresowani inwestorzy, żeby w
może być to budować obiekty mieszkalne, bo na tym nam bardzo zależy. Każdy mieszkaniec, który kupuje mieszkanie, no to są podatki, które za nim idą, to jest ruch w gospodarce, oni coś kupują, gdzieś chodzą do kawiarni, do restauracji, to jest zawsze mile widziane przez gminę. To kontynuacja polityki miasta już od dłuższego czasu, gdzie kładziemy nacisk na nowe budynki. Również będą nowe budynki budowane w ramach właśnie zasobów komunalnych, czyli będzie budowało to PGM, nasza jednostka budżetowa właśnie dla mieszkańców oczekujących, będących na liście, i będą również tereny przeznaczone czy też wkładane w aporcie do spółki TBS, który będzie również w ramach TBS-u budował swoje nieruchomości. Ale większość terenów faktycznie będzie przeznaczona na sprzedaż pod budownictwo mieszkaniowe, wielorodzinne, jak i jednorodzinne. Padła też propozycja dotycząca interpelacji. To ten moment, kiedy radni mogą oficjalnie z mównicy zapytać prezydenta o ważny z ich punktu widzenia temat. Na sesji prezydent i jego współpracownicy odpowiadają na pytania radnych. Przewodniczący Rady Miasta chce, aby były one przekazywane również na piśmie. Ja się przychylam do tego, co zaproponował sekretarz miasta, żeby oprócz czy obok tej formy wygłaszania na sesji była forma pisemna. Raz pozwala to lepiej sprecyzować treść tej interpelacji. Wiadomo, że kiedy ktoś tej wygłasza, to urzędnik musi zanotować, czasami niedokładnie zanotuje to, o co wygłaszającemu mu chodziło. Później ta odpowiedź jest nie do końca precyzyjnie trafia w sedno sprawy. Natomiast druga zaleta tej formy pisanej to to, że jeżeli tylko pozwolą na to warunki techniczne, to będzie można w Biuletynie Informacji Publicznej prezentować te interpelacje i odpowiedzi prezydenta, czy też odpowiednich dyrektorów wydziałów na dany problem. Jest fajny, jest superowy, najfajniejszy ze wszystkich, najsuperniejszy. No, normalnie aż można upaść na ziemię z tego super. Takiej reakcji uczniów na wizytę w szkole pozazdrościłaby z pewnością każda nauczycielka. To opinia Karola, ucznia szkoły podstawowej nr 25. Odwiedziliśmy z kamerą tę szkołę. Teraz właśnie jest duża taka dla rodziców, nie trzeba za książkami biegać, więc taka wyprawka, no tylko to, co dziecko lubi, prawda? Piórnik, kredki z jakimiś bohaterami, a całą resztą zajęła się tutaj szkoła, więc odciążyła nas od książek i tego typu rzeczy. Cieszymy się, że uczniowie przyszli dzisiaj w tak radosnych nastrojach. Naprawdę rodzice trochę wystraszeni widzę, ale myślę, że to minie. Każdy z nas kiedyś był w szkole i tak też powiedziałam rodzicom w każdej z pierwszych klas, że strach dotyczy głównie rodziców, a nie trzeba się bać, bo w Maciejkowicach naprawdę otoczymy opieką każde dziecko. No i myślę, że pierwszy tydzień września to już pokaże, że u nas jest naprawdę wspaniale. Jak co roku Ruch Autonomii Śląska, tak i w tym roku, przygotował tyty dla dzieci. I tutaj w naszej szkole rozdaliśmy również 7 takich tyt i mam nadzieję, że to są takie pierwsze dni w szkole i osłodziliśmy trochę tym dzieciom ten początek w szkole, bo na pewno on będzie trudny, ponieważ większość w szkole w tym roku to są jednak 6-latki. Z powodu rozpoczynającego się roku szkolnego przy chorzowskich szkołach można spotkać wzmożone patrole policji. Wszystko w ramach akcji Bezpieczna Droga do Szkoły. Akcja będzie trwała od 1 do 4 września. Większość sił policjantów ruchu drogowego skierowana jest w rejon placówek oświatowych, szkół, przedszkoli czy szkół nawet wyższych. Dbamy o to, żeby kierowcy zachowywali się poprawnie w rejonie przejść dla pieszych, żeby te dzieci mogły bezpiecznie dojść do szkoły. Jak również dbamy o to, żeby piesi uczestnicy ruchu drogowego zachowywali się poprawnie podczas przechodzenia, podczas przemieszczania się właśnie do szkoły czy wracając ze szkoły. Dodatkowo policjanci będą kontrolować prędkość jazdy w rejonach takich właśnie placówek, stan trzeźwości kierujących, obowiązek korzystania z pasów bezpieczeństwa, jak również bardzo ważną rzeczą będą sprawdzać wykorzystanie fotelików czy urządzeń do przewozu dzieci. Taki program poprawy bezpieczeństwa i taki program Bezpieczna Droga do Szkoły trwa już 8 lat, to jest kolejna edycja tego programu. Dzięki uprzejmości Urzędu Miasta mamy możliwość doposażenia policjantów urządzenia do badania trzeźwości. I jeżeli chodzi o pracę policjantów w ramach tego projektu, to wydaje mi się, że jest bardzo bezpiecznie. Jeżeli chodzi również o infrastrukturę drogową, to też ta infrastruktura drogowa przez zarządcę drogi jest na najwyższym poziomie i w rejonach przejść, w rejonach placówek jest bardzo bezpiecznie.
przedstawiciele władz miasta, stowarzyszeń, mieszkańcy, parlamentarzyści, harcerze oraz środowiska kombatanckie uczcili pamięć ofiar II wojny światowej w 76. rocznicę agresji hitlerowskiej. Spotykamy się dziś w dniu szczególnym, upamiętniającym dzień sprzed 76 lat, w którym rozpoczęto się wydarzenia tragiczne i zmieniające losy Polski i świata. 1 września 1939 roku także był piękny, słoneczny dzień. Uczniowie także przygotowywali się, by rozpocząć naukę w kolejnym roku szkoły. Mieli jakieś plany, marzenia i nagle wszystko to najeźdźca, okupant hitlerowski zabrał im to wszystko. Stoimy pod pomnikiem żołnierza polskiego, poświęconego bohaterom, którzy w trudnych latach zawsze dawali dowody nadzwyczajnego męstwa i umrowania wolnej ojczyzny. Ducha walki polskiego żołnierza nie zamały ani przeważające siły wroga, ani podstępne działania, jak w pamiętnym wrześniu 1939 roku, kiedy atak nastąpił najpierw za zachodniej, a następnie za wschodniej granicy naszego kraju. To były długie lata, okupione najwyższym poświęceniem i męczeństwem milionów Polaków. Niebiesko-biały, zwarta zabudowa i oświetlenie na krawędziach dachu. Makieta nowego stadionu Chorzowskiego Ruchu pokazana została w Urzędzie Miasta. Stadion jest ładny. Muszę powiedzieć, nie przypomina w swojej bryle stadiony w Krakowie czy Tychów, które są po prostu ładne, kompaktowe, zgrabne. To jest stadion na potrzeby ekstraklasowej drużyny w Polsce. Ten stadion będzie zgodny z najnowszymi wytycznymi, zarówno UEFA, jak i ekstraklasy, więc myślę, że będzie można powiedzieć w momencie, kiedy będzie zrealizowany, że będzie jednym z najnowocześniejszych w tej chwili w Polsce i w Europie. Projekt stadionu jest ściśle związany z barwami Chorzowskiego Ruchu, które będą się zmieniały w zależności od tego, skąd bryłę obiektu będziemy oglądać. Elewacja z jednego punktu widzenia, zresztą dobrze widać na tym modelu, będzie niebieska, z innego punktu widzenia będzie biała. Będą się pojawiały napisy Ruch Chorzów też w różnych konfiguracjach, także myślę, że zarówno w dzień, jak i po zachodzie słońca ten stadion będzie naprawdę dobrze działał. To jest stadion zaprojektowany na 12 tysięcy miejsc z możliwością rozbudowy do 16 tysięcy w przypadku, kiedy będzie taka potrzeba. Tak więc już konstrukcja będzie tak przygotowana, że potem drugi etap inwestycji będzie o niebo prostszy, ponieważ będzie do tego cała dokumentacja i też jakby fundamenty pod to będą już przygotowane. Tak więc do 16 tysięcy o takim stadionie dla ruchu mówimy w tej chwili. Stadion po przebudowie nie będzie już przypominał starego obiektu z oddalonymi trybunami od boiska. Boisko pozostanie dokładnie w tym samym miejscu, natomiast to co zrobiliśmy, to bardzo przybliżyliśmy trybuny do boiska, tak żeby piłkarze byli jak najbliżej kibiców i w drugą stronę, tak żeby widz mógł obserwować mecz naprawdę z bliska i też żeby geometria trybun była skonstruowana w ten sposób, żeby nikt sobie nie zasłaniał, czyli żeby tak naprawdę każdy element boiska był dobrze widoczny z każdego siedzenia na stadionie, co w tej chwili nie do końca tak działa. Roboty związane z inwestycją mogą zacząć się na przełomie 2016 i 2017 roku. Ogrom zawodników, ogrom ludzi, duża praca, chwała im za to, bo pracują praktycznie za bardzo, bardzo niewielkie pieniądze. AKS, legendarny już klub lekkoatletyczny z Chorzowa, obchodził w miniony weekend 105-lecie istnienia. Z tej okazji zorganizowano okolicznościowy memoriał Otyli Kałużowej i Pawła Kozubka na stadionie przy ulicy Lompy, a w Chorzowskim Centrum Kultury odbyła się uroczysta gala. Odsłonialiśmy pomnik Otyli Kałużowej. To jest jak gdyby pamięć tych, którzy byli przed nami, którzy bardzo wiele zrobili dla klubu, dla zawodniczki, która była 26 razy mistrzynią Polski, 13 było razy w reprezentacji, startowała na Amsterdamie na Olimpiadzie. Odsłonić pomnik, żeby zapamiętać, że byli przed nami tacy ludzie, tacy wielcy ludzie, którzy na to zasługują i tą pamięć zachować w sobie. 105 lat w historii każdego klubu to naprawdę kawał, szmat czasu. I myślę, że jeśli chodzi o klub spod Zielonej Koniczynki, to także należy określić, że ten klub zasłużył się bardzo dla rozwoju polskiego i śląskiego sportu. Te pierwsze lata to naprawdę bardzo prężna działalność klubu. Lata międzywojenne to, przypomnę,
bardzo duże osiągnięcia, jeśli chodzi o piłkę nożną, lekkoatletykę. To przede wszystkim budowa nowego stadionu, który był jednym z najlepszych w Polsce, a przypomnę, że w latach 50. nawet uzyskał tytuł mistera stadionów. Także jeśli chodzi o całą historię AKS-u, to zasługi są bardzo duże, a największą, wydaje mi się, zasługą dla klubu jest to, że stworzył bardzo familijną, rodzinną atmosferę i że w tym klubie wszyscy czuli się naprawdę jak w domu. Na imprezę zjechało mnóstwo byłych i obecnych zawodników lekkoatletycznego klubu z Chorzowa. Była m.in. Halina Richter-Górecka-Herman, jedyna złota medalistka olimpijska w dziejach klubu. Obecnie mieszka w Niemczech. Bardzo ciepło wspomina dawne czasy. Ja tylko wiem, że ja dużo pracowałam. Codziennie pracowałam, codziennie trenowałam, bo Kałużowa to była bardzo nie mocna, tylko wymagająca też. Aby ja miałam ochotę też zrobić, bo chciałam sukcesów ustąpić. Magdalena Goszkowska, obecna zawodniczka AKS-u, zdążyła już poczuć klimat olimpijski. Reprezentowała Polskę na igrzyskach w Londynie. W AKS-ie na pewno jest bardzo pozytywna atmosfera. Są takie eventy, chociażby jak i dzisiejszy, gdzie po prostu podkreślamy tutaj wagę tego sportu. Sportowcy są po prostu dobrze u nas traktowani. Nawet Henryk Wieczorek, były przewodniczący Rady Miasta, ceni bardzo AKS, mimo że nigdy go nie reprezentował. AKS dla mnie jest klubem, na który postawiłem na pierwszym miejscu dla mnie. Moje dzieciństwo, ze względu na to, że rodzice obydwaj byli zawodnikami AKS-u, moje dzieciństwo odbywało się na AKS-ie. Pamiętam, mają 4, 5, 6 lat, nawet troszeczkę więcej, codziennie prawie, że byłem na boisku AKS-u, grając tam w piłkę ręczną, biegając. Rodzice w tym czasie odbywali treningi, a ja musiałem się sobą zająć na tym terenie. Na uroczystości nie mogło zabraknąć obecnych władz Chorzowa. Dzisiaj nasze miasto głównie kojarzone jest z klubem Ruch Chorzów, natomiast być może się tutaj narażę kibicom, ale był taki czas, że właśnie AKS odnosił więcej i większych sukcesów, bo nawet sukcesy olimpijskie, dlatego myślę, że warto jest przypominać o chlubnej historii tego klubu, no i też podejmować takie działania, żeby dzisiejsza działalność spadkobierców tej chlubnej tradycji była jak najbardziej widoczna i żeby ci zawodnicy odnosili jak największe sukcesy. Przygotowana również została okolicznościowa publikacja. Przed 5 laty udało nam się razem z Darkiem Leśnikowskim napisać książkę z okazji stulecia. To wydanie jest wydaniem drugim, poprawionym, zmienionym. Poprawionym w kontekście takim, że doszły pewne fakty na podstawie tego, co przeczytali nasi zawodnicy, trenerzy 5 lat temu i przede wszystkim na podstawie tej nowej historii, czyli ostatnich 5 lat. Te 5 lat to były wydarzenia bardzo ciekawe, emocjonujące, były wyniki sportowe, które na pewno były godne odnotowania. A jaka przyszłość czeka klub? Prezes AKS-u jest dobrej myśli. To jest ogromne wyzwanie, tam trzeba bardzo wielu zawodników, bardzo dobrych zawodników. No i myślę, że do klubu, który ma tyle lat i który ma już takie osiągnięcia, że będą przychodzili i będą chcieli tu startować.